Yo, tunero, witam was wszystkich w nowym materiale na moim kanale. Będzie to reakcja, co prawda już do postaci, która wyszła jakiś czas temu, ale jeszcze nie obejrzałem do tej pory. Masakra. Ludzie, ja wiem, że przez dłuższy czas nie było materiałów, sorry, wybaczcie mi naprawdę, ale to, no wiecie, praca, plus do tego miałem kilka szkoleń i tak dalej, wiecie, człowiek się rozwija i tak dalej, chce troszeczkę, wiecie, presperować wyżej. Mało ważne. Jin Kazama. Lecimy. Ja jestem ciekaw, co tutaj nam państwo od właśnie Namco, Bandai Namco w zasadzie zaprezentują. Lecimy. Nie ma co pierdzielić. Jazda. Ej. Ja wiem. Nie powinienem stopować. Najpierw powinniśmy sobie spokojnie obejrzeć, a potem stopować, ale... To intro tego loga Bandai Namco, no jest kozak, nie? Mega to wygląda. Szczerze mówiąc, po Kaziku... widząc Kazika, po Jinie też się dużo spodziewał. Tekken 8! Jin Kazama, w ogóle intro ma nowe, w sensie wejścióweczkę. Okej. Dobra, czekaj. Sidestepik. Okej, czyli... Moment, niech to sobie przeleci. Okej. Hit system. Te efekty będą męczące, bardzo męczące. Omen! Git! O kurde! Okej. Dobry trade. No i wjazd, ciach! To już mieliśmy okazję widzieć. Ale dobrze wygląda Janusz. Bardzo dobrze wygląda Janusz. Kurde, blaszka. Dobra. Dajcie w końcu tą datę, albo nie wiem, cokolwiek, rok. Chociaż podejrzewam, że plus minus może to będzie na następny rok. Plus minus oczywiście jest to, nie? Okej. No Kazik nas nie interesuje. Okej. Po kolei. Arcik. W sensie prezentacja postaci, spoko, fajny ma ten portret. Podoba mi się w ogóle to, że no nowy design kompletnie dostał, tak? Nigdy nie mieliśmy okazji widzieć tego stroju, także to jest też na pewno na plus. Lecimy dalej. Te intra, tak? O, właśnie to. Widać, że to jest świeżynka, to jest nowość, tak? Kazik, z tego co pamiętam, miał stare intro, czyli wiecie, ten wjazd z kopniaka i hua, ta piącha. A Jin ma coś nowego. Spoko, propsuje takie rzeczy. Widzę, że dużo nowych rzeczy. W ogóle swoją drogą, a widzicie tutaj, myszkę chyba widać u mnie na tym, no dobra, mniejsza. Po prawej stronie, tak, jest taka postać z... czymś idąca, nie? No i prawdopodobnie jest to pan Leroy, także kto wie, może kiedyś będzie trailerek. Nie ukrywam, że postać Leroya spoko, mega się wkomponowała, wiecie, taki, no fajna postać, no żeby nie powiedzieć brzydkiego słowa, które mi się tutaj rzuca już dosłownie na język. Mniejsza, lecimy dalej z trailerem. To też jest coś nowego, co nie? To jakby też jakby intro. Także to jest też spoko. Ten ruch mnie zastanawia. Troszeczkę mi przypomina jeden z ruchów Dragunova albo Larsa. Oni też taką podcinkę mieli. Także okej. I tu jest tak jakby armor. W sensie tak mi się wydaje. Przynajmniej tak to wiecie. Jin robi...
Dół dwójkę, czyli dół trójkąt, tak? Dobrze pamiętam? Czy kwadrat? Już teraz nie jestem pewny, nie pamiętam inputów, dawno nie grałem, sorry, ale no. No i tu jest armor, tak? Jest ten wjazd jakby, nie? I teraz pytanie, czy to jest po tym armorze, czy jak to, zobaczymy, jak to będzie działać. Okej, no sidestep. I właśnie. Tu, jak widać, Jean posługuje się jakby ruchami Devil Jeana, tak to można powiedzieć, zapożycza jakby. W sensie, no widzicie, to skrzydełko się pojawia, tak? To jakby miało właśnie pokazywać, że Jean jakby używa wtedy ruchów, wiecie, no mocy Devil Jeana, co nie? Także ciekawe w ogóle, czy Devil Jean pojawi się w grze. Z jednej strony bym nie chciał, co nie, ale z drugiej strony, no wiecie, jest to jednak taka troszeczkę ikoniczna postać, która, żeby dobrze to wam określić, jak dobrze wiecie, Jean zmieniał styl w czwartej odsłonie Tekkena, co nie? I tam już walczył takim stricte tradycyjnym karate. Jednak w poprzednich częściach, czyli w Tekkenie 3, jak i Tag Tournament, Jean walczył właśnie tym Mishima oparty na karate. I no jednak ten styl troszeczkę się różni, co nie? Więc no, jak powstał Devil Jean w piątej części, w sensie po raz pierwszy się pojawił, no to jednak on bardziej prezentował ten styl stary, w sensie ten Mishima, co nie? A jednak ten Jean nowy był inny, więc te postacie jednak się różniły, ale no jak widać połączyli te dwie postacie tutaj, spoko zabieg, ale no ciekawe, czy będzie też właśnie Devil Jean, w sensie jako grywalna postać, może jakieś DLC, kto wie. Muszę właśnie zrobić taki materiał z przewidywaniami, jakie postacie mogą się pojawić, albo jakie chciałbym, żeby się pojawiły. I tu polecimy sobie już tak konkretnie, w sensie wiecie, nawet z innych gier, w sensie wiecie, jako te postacie takie dodatkowe, gościnne, o tego, to jest odpowiednie słowo. Dobra, nie pierdziel stary, lecimy dalej. O, tu na przykład, nie? Jest ten fiflak taki, nie wiem jak to nazwać. No to jest oczywiście, no, David Gino zapożyczone, nie? To bodajże będzie chyba góra kółko. Wiem, że ludzie strasznie tego nadużywali. Mało ważne, lecimy dalej. No to jest stare intro, czy tam poza wygrana, mało ważne, ale no lecimy dalej. Okej, to jest ten... Przerażają mnie, tylko gra, serio, widać, że coś nowego będzie w tym Tekkenie, ekstra, naprawdę, nie? Te postacie, serio, naprawdę spoko wyglądają, jestem zadowolony, serio. Ale troszeczkę przerażają mnie te efekty, które wiecie, piu, wybuchy, kuźwa, to jest troszeczkę takie, no tego się trochę boję, co nie, że może to delikatnie przeszkadzać, nie, i też ciekawy jestem, czy to może grę w ogóle spowalniać, wiecie, za dużo wybuchów, gra nagle, nieważne, nie będzie tak, gra będzie dobra, nie mówmy takich rzeczy. Wróćmy do tego Bajeru od Jeana. No, standardowy ruch, tylko że ja widzę, że on tu trzy jakby takie ciosy zadaje. Raz, dwa, trzy, co nie? A jednak Jean w starszych częściach miał takie, że dwie takie bomby sprzedawał, także troszeczkę ten ruch się różni. Ciekawe, czy w ogóle taki sam input będzie tego, bodajże to chyba było przód dwie ręce, jak dobrze mówię, mogę się mylić. No i tu już się dzieje Meksyk. Ale to jest ciekawy motyw, w mordę kopane, to jest ciekawy motyw. Jean sobie tam pach, pach, pach wykonuje jakąś kombinację, dopycha tego Kazika do ściany i wykonuje swojego stensa, wiecie, te rozłożenie rąk, tak? Które teoretycznie można powiedzieć, że nigdy się nie przydawało, wiecie, teoretycznie. Przestań nadużywać tego słowa, chodzi mi o to, że kiedy przeciwnik nas uderzył, a my zdążyliśmy wykonać właśnie tą
obronę, tak, tarczę, tak to sobie nazwijmy po polsku, żeby to miało ręce i nogi, no to przeciwnik tak jakby się odbijał, wiecie, dawało nam to taką, no, obronę, ochronę, co nie? A tu widzę, że jednak coś więcej może być z tego, co nie? Jeszcze też pragnę przypomnieć, że po tej pozie oczywiście Jin w Tekkenie Tag Tournament, jeden jak i dwa, kiedy jako partnera miał jakąś postać związaną z Mishimą, czyli wiecie, mówię tutaj, nie jestem pewien, czy z Jinpachim to było, ale na pewno Heihachi, Kazuya, Devil Jin i bodajże chyba z Angel też to było, no to kiedy oczywiście wykonał tą pozę, wciskało się bodajże chyba, teraz już nie pamiętam, ale wydaje mi się, że chyba tył kółko kwadrat, tak, podczas tej pozy. Powinienem to sprawdzić, żeby teraz, kuźwa, nie jestem pewien, czy strzałka do tyłu było, po prostu, nie, w razie czego, nie wiem, poprawię to, nie bijcie mnie. Wiem, że w Tekkenie Tag Tournament, jak grałem, to sprawdzałem to i działało to, także, no, mniejsza, nieważne, bo już zaczynam pierdzielić. No, i wtedy Jin wracał właśnie do swojej klasycznej formy, starej formy, no, stylu, a nie formy, czyli posługiwał się tym Mishima, opartym właśnie na karate, tak? Faktem przez chwilę, ale, no. Dajcie mi dosłownie chwilę, ja sobie powyciszam wszystko. Przecież dziwne jest to, bo powinno być wyciszone, a tu mi telefon nagle brzęczy. Nieważne, lecimy dalej. No i kurde, to jest piękne, cofaj to. Pyk. Mamy to. No i oczywiście ten ruch. Łup, bomba. Tak jest. Mamy Omena, tak jakby Heihachiego. Czyli jednak coś można powiedzieć, że jednak tego Mishimowego Jin dalej ma. W ogóle ten chłop w tej budce, co tam siedzi, albo kobitka, no... Dobrze klatka złapana. Okej. Okay. Jednego hot doga, proszę. Co chciałem powiedzieć? Chciałem coś o Heihachim powiedzieć. Chciałem powiedzieć to, że no widzę, że tutaj też właśnie Jin ma jakieś ruchy Heihachiego. Ja wiem, że Kaz i Jin teoretycznie walczyli tym samym stylem, tak? Ale no widzę, że jednak Heihachi ma troszeczkę też porozdawane te ciosy, także... No raczej nie powinien się pojawić. Chociaż, kto wie, jakiś Heihachi jest niezniszczalny, pamiętajcie, kuźwa, zresztą cała drużyna, rodzina Mishima jest dosłownie niezniszczalna. Lecimy dalej. Pamiętam, że ten ruch właśnie Jina dodali w którymś sezonie, że on tak bardziej sobie może z ziemi zgarnąć właśnie. I to fajnie działało na przykład przy ściance, kiedy kończyliśmy juggla. I to widzę, że daje jakąś nową możliwość, tak? Widzicie, że ten Kazik robi takie salta, co... O, widzicie, co powoduje właśnie to, że możemy sobie dalej tam kontynuować na jakiegoś juggla, tak? No i klasyczne, to bodajże też chyba w Tekkenie 7 na samym początku dodali właśnie, że Jin takiego kopniaka ma. Także spoko. No i Rage Arcik, tak? To już w sumie mieliśmy okazję widzieć na... czy mogę powiedzieć drugim trailerze? No bo wiecie, pierwszy filmik to był jak ten Kaz się pojawił na turnieju Tekkena, tak? Że jest ten filmik, jak Kazik wrzuca Henka z tego klifu, uśmiech na Kaza, ten kwadratowy jego rej, nagle pach, Tekken 8, odświeżony Kazik, pięknie wyglądający, boski, przystojny i w ogóle, nie? Więc... No wiecie, o co mi chodzi, ale jednak drugi filmik, no to jak było starcie pomiędzy właśnie Jinem jak i Kazikiem na... Ciężko mi określić otoczeniem, dlatego powiem, że góry, jak będzie. No, i właśnie tam Jin użył tego przecięcia, które też teoretycznie już można powiedzieć, że wcześniej chociażby taki
Devil czy chociaż Angel posiadali, w sensie wiecie, ten cium, wjazd taki, nie, że łapą przechodzi przeciwnika na wylot dosłownie, nie. Ale spoko, fajny motyw z tym Rayshardem, ale no pytanie oczywiście tutaj krąży, jakie... Daj mi tu logo Tekena, żeby było elegancko, dziękuję. Pytanie tutaj oczywiście krąży, co z Devil Jinem, co nie? Czy rzeczywiście ta postać się w ogóle pojawi? Czy może, nie wiem, jakieś DLC? Czy zrezygnują z Devil Jina? Z jednej strony mówię, to jest plus, z drugiej strony... no wiecie, postać taka też ikoniczna, no na pewno duży fanbase ma. No i często była grywana, czy to na wszelakich turniejach. No kurczę, no pan Kudans chociażby, no masakra, no chłop co robił tym Devil Jinem to szef totalny, nie? Chociaż tu nie skreślajmy też chociażby Nis Korei tak samo, no też szefito. No ale no, Tekken 8, Jin Kazama, fajnie się to prezentuje, fajnie. Jedyne serio na razie, do czego mogę się przypieprzyć, to troszeczkę te efekty, nie? Te świetne wybuchy, serio, jakby była możliwość, tak jak było to w Tekkenie 7, customizacji, że możemy sobie zmienić to. No nie ukrywam, że chętnie bym sobie to ograniczył, żeby tych wybuchów aż tak nie było. No bo jednak to może drażnić. Ja wiem, że na początku to może być fajne, co nie? Ale jednak z czasem może to troszeczkę drażnić oko. Co nie? Ja na przykład lubię, wiecie, przejrzystość mieć w walce, widzieć co się dzieje, a nie, że ja wykonuję zwykłego puncha, a tu nagle tysiące kuźwa wybuchów, nie? Wiecie o co chodzi. Dobra, tak prezentowała się moja reakcja na pana Jina Kazamę. Późna, wybaczcie, serio, kurczę, ale no, były rzeczy ważniejsze. Ale wytrwałem, nie oglądałem. Starałem się unikać spoilerów jak najbardziej i jak tylko się dało. Nie wchodziłem na jakieś wszelakie social media. Także no. Kurde, jak nie telefon, to co innego. Nawet nie dadzą powiedzieć. Nie pamiętam nawet na czym skończyłem. Chciałem powiedzieć to, że wyszła Nina, tak? Też bym mógł teoretycznie zrobić reakcję do tej postaci, z tym, że za mało wiem o tej postaci, jeżeli chodzi o jej gameplay. Bardzo mało tą postacią grałem, a jedynie wiecie, tak, stricte oceniłbym to, co widzę może bardziej, co nie, niż powiedział coś więcej, tak, oparte typowo na grze, wiecie, jakieś tam mechanicznie, jakiś ruch, który jest podobny, coś tam. Jeżeli chcielibyście, żebym jakoś zanalizował coś takiego, no to też możecie dać znać, tak? Ja biorę się za kolejne postacie, także tak jak mówiłem, tak prezentował się Jin Kazama. Z mojej strony to było na tyle. Ja życzę wam miłego dzionka, czy też wieczoru, w zależności jakiej porze oglądacie. Trzymać się ciepło, na razie, cześć i yo! Hu! Yes. Hu! O, tak powinno być.